Główni bohaterowie powieści Dżuma. Zacznijmy od wniosku wstępnego. Otóż właściwym bohaterem, bohaterami Dżumy są wszyscy mieszkańcy Oranu. Bohaterowie, o których tu teraz tylko wspomnimy, są reprezentantami tej społeczności najbardziej charakterystycznymi, a jednocześnie wieloznacznymi. Są to dr Rie, główny narrator, autor kroniki. To przykładny lekarz, społecznik, człowiek, który współczuje innym w ich cierpieniu i pomaga przetrwać najgorsze. Jest nośnikiem swoistej nadziei, rodzącej się w sytuacji beznadziejnej, gdy wszystkich wokół ogarnia rozpacz, panika, a potem apatia. Jean Tarou, drugi narrator w powieści. To jego zapiski uzupełniają kronikę doktora Rie. W swoich poglądach był liberalny, a nawet postępowy. Zaprzyjaźnia się z doktorem Rie i pomaga mu w jego pracy wśród chorych i zmarłych. Jego zdaniem, dżuma to zło tkwiące w każdym z ludzi. Należy do tych, którzy mogli powiedzieć, iż przeniknęli życie w złym i dobrym, a potem poszukiwali świętości bez Boga. Taru umiera, gdy zaraza ustępuje. Jako jedna z jej ostatnich ofiar. Poza wymienionymi bohaterami w powieści występują jeszcze między innymi ojciec pano, wyznający konserwatywne poglądy, upatrujący przyczyn epidemii w siłach pozaziemskich, które zsyłają jako karę na złych ludzi i jako drogę do zbawienia. Józef Grant. Człowiek, który nie wytrzymuje psychicznie i załamuje się pod wpływem grozy sytuacji. Dr. Richard Cotard, pan Oton, Raymond Rambert.